Kurde, no... Jak ci się? Podoba ci się kierownica, czy nie? Jest fenomenalna. To jest niesamowite, jak tutaj chodzi ta skrzynia biegów, jak pracuje ta kierownica. No G29 chowam do piwnicy. No. Chowam do piwnicy, nie patrzę. A jakbyś porównał Logitecha G29 kontra, kontra ten Fanatec? G29 to zabawka. Ja wiem, że mnie będą teraz krytykować, że tak nazwałem najczęściej stosowany produkt, jaki tylko jest. No. Ale no, Fanatec robi robotę. To jest zupełnie inna klasa kontrolera. To jest zupełnie inna rozmowa. To jest zupełnie inne podejście do tematu. No tak. To jest, to są dwa światy. To są dwa światy. I ten lewarek skrzyni biegów, jak to fenomenalnie tutaj pracuje, to jest po prostu ogień, nie? Tutaj się da grać na skrzyni manualnej w ogóle w jakiekolwiek wyścigi, nie? No tak. I dopiero przy takim kontrolerze jak ten, to ma sens. No bo na G29, to umówmy się szczerze, po 3-4 rajdach ta kierownica by ci się rozwaliła po prostu. A tutaj, i mało tego, takie kierownice jak ja miałem wcześniej, G27, która mi hałasowała, ona pracowała z jakąś tam też bardzo satysfakcjonującą kulturą, ale G27 hałasowała. Posłuchajcie, czy tutaj słyszycie tą kierownicę. Jedziesz w ogóle? Jadę w ogóle. Ta kierownica robi tak energiczne, z takimi siłami manewry, no. Manewry, że no nie ma prawa. Ja tutaj latam tym autem jak Pegazem, słuchajcie. Właśnie dachowałem. O, właśnie dachowałem. I tego korpusu nie słychać, nie? Tego korpusu po prostu nie słychać. I to jest właśnie coś, czego no nie mają inne bazy. No to jest... Żeby nie było, to nie jest sponsorowane, nikt nam za to nie zapłacił. Po prostu chciałem nagrać reakcję wujka Bohuna, który u mnie jest teraz. Jako potwierdzenie, że no nie mówię bajek. Ta kierownica jest po prostu bardzo fajna. Jest fenomenalna. Fenomenalny produkt. Zresztą, no cóż, no... Cena mówi wszystko za siebie, nie? No tutaj akurat płacąc taką chyba cenę za, za te koło kierownicy, no naprawdę chyba człowiek jest usatysfakcjonowany, że wydając taką kasę dostaje takie doznania, bo to jest najważniejsze, doznania z tego wszystkiego, no, nie? Doznania. Mało tego, już tutaj jeździłem też w ETS-ie i słuchajcie, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Na G29 mogę sobie tylko pomarzyć o tym, że na przykład uruchamiam silnik w G29, nie? Że uruchamiam silnik i mam leciutkie wibracje na wolnych obrotach koła kierownicy, gdzie koło kierownicy przy tym jak ciężarówka stoi jest skierowane w prawo albo w lewo i ono nie centruje. W momencie kiedy ruszam delikatnie czy gwałtowniej, koło kierownicy wraca do swojej pozycji jedź na prosto i wibracje silnika zanikają. W G29 tego nie uzyskacie za grzyba. No tak ma właśnie to wszystko działać. Koło kierownicy nie zastanawia się, czy ono może odbić, czy ono ma pracować, czy nie. Ono po prostu już to wie, że w tym momencie ma zareagować i działa to wszystko tutaj natychmiast. No i dla nas youtuberów fajne jest to, że właśnie nie słychać, bo to w mikrofonie wtedy nie trzeszczy, tak, nic się nie dzieje. Możecie śmiało, słuchajcie, możecie śmiało grać nawet w środku nocy. I na przykład pewnie pamiętacie charakterystyczny dźwięk z przeróżnych kół kierownicy, gdzie, no dobra, jak już ktoś śpi w nocy, nie pogracie, bo ten cały korpus, ten charakterystyczny dźwięk wydaje piu, piu, w jedną, w drugą stronę, nie? A tutaj to pracuje no, bezszelestnie. I to jest po prostu no, dla mnie osobiście mega zaletą, kiedy ja na przykład w godzinach późnowieczornych, tak jak ostatnio streamuję, w sobotę na niedzielę, mogę sobie śmiało przy takiej kulturalnej pracy koła kierownicy no właśnie nadawać takie relacje, bo nawet mój mikrofon, a mikrofon mam pojemnościowy i jest w stanie wykryć nawet jakby komar przeleciał i puścił sobie bąka w powietrzu, to ten mikrofon to przejmie i tego tutaj nie rejestruje. No to jest po prostu, no to jest wielka zaleta. Aż takie dziwne, nie? To jest aż... Miałem Logitechi, miałem Trasmastera i teraz testuję Fanateca. Nie ma porównania. No, te dwie poprzednie marki no, nie mają startu do Fanateca w tym momencie.